na budyneczku, jakie piękne są zdobienia. Zaraz. Zaraz przy winnicach. O, i tu nazwa miejscowości. Pięknie to wygląda. Piękne malowidła na budynkach, a przed nami coś takiego. Myślę, że właściciel chyba jest na miejscu. To jest prywatny teren. Widzę, że trochę samochodów tu przyjeżdża sobie pooglądać. Tu są chyba nazwy win. No tak z zewnątrz nie za ciekawie, dopiero tu jest kwintesencja całego tego. Jacie, jak tu jest. Nawet toalety są w takim samym kształcie. Cały tu jest rozpiska. No, to co może, to se poczyta. Ale tego jest. Fajnie to zrobione jest. Ławeczki, można posiedzieć. Takie widoczki naokoło. Parking jest parę minut stąd. I tu jeszcze na dole też są. Proszę Beatka, jak tam śmiga między domkami, wybiera dla siebie, żeby coś kupić. Mówiłem, że wszystkie jednakowe, ale jak widać, tam front jest ładniejszy. Mamy tutaj wodę, WC toilet pisze. Zaraz sprawdzimy, czy jest woda. Woda jest, do kampera już można zatankować. Ale zobaczcie, toaletki. Nierdzewka, za darmo, nie trzeba płacić. Prądu brak, czyli ciemno, latarkę trzeba mieć. Ale fajnie. Tu jest takie miejsce, do, żeby coś zjeść. Czyli pod grilla. I ogólnie domeczki, winnice. Tam jest otwarte, można sobie wejść i coś pewnie kupić. Zaraz zobaczymy, czy tam wejdziemy. Tu są wszędzie kłódki. Rikuśka. Co mordurko? Kuba poszedł. Wiatr jest. O. Widzę, że to nie jest tam za głębokie, bo domki są bardzo gęsto koło siebie zrobione. O, i akurat. Ale zakupili, matko. Całą skrzynkę. Widzicie? Cała skrzynia tego. Oj, idą. Dobry.
One wine. Why? Why? How much? Sweet. Wine. White. White. Fehér. Sweet. Sweet. Édes. Fehér. Ale fajnie. O kurczę. To... To jest skalę normalnie wydrążone. I beczułki są. Coś. Ale fajny zapaszek. Yes, yes. One. How much? Mennyi? Ezer öt. Ile? Ile? Hogy van az ezer? Az kevés. Az kevés. Azt mondta, hogy tumácsod a Google Chart-ot. Nie rozumiem. Nie rozumiesz magyarski? Nie rozumiem, no nie, pierwszy raz, nie, w Eger żeśmy byli. 2007 rok żeśmy kupywali. Ile chodzi za to, za ten, starszy? No, skałeś. Ile? Dwa, tysiąc, tak? Pary, ale ilu. Mani. Ezeret. Ezeret. Boże. 1500, no, aha, okej. Okay. No właśnie, bo nie rozumiem. Będziemy próbować dzisiaj. Fajne takie ciągle tutaj, nie? Nie pokierno lewet. Ilyenkor lehetne kommentálni nekik a szülőnevet. Diki. Chodź tu, no chodź do pana, chodź, chodź tu, chodź tu, o jak nożna o gąbki, o jak nożna. Gąbki hobbitów na dole, a my idziemy drogą krzyżową na górę. Tak, tutaj to z Mają zrobione, kupiliśmy jedno winko, 1500, kurde, kupę pieniędzy. No ale raz się żyje. Jest tego tutaj, naprawdę. I to w dół, w skalę zrobione. Nie jest takie małe pomieszczonko. Czarną smołą jakby, nie wiem, czymś to jest wysmarowane. Pomysłowo. No i cała góra jest. Jest w tych domkach. Zobaczymy, co to jest na szczycie. Jakaś kaplica pewnie. Co jakiś czas. Takie o. Do spożywania winka jedno. Tam jest antena druga. Szósta połowa. No i tak jest. Idziemy na wzgórze. No i posiedzimy kawkę zaraz sobie na parkingu. Tam koło tych domków można sobie przycupnąć auto bezpłatnie. Tutaj moment, parę minutek. I spacerek przed jedzynkiem.
wpadł w pomysł, żeby skracam drogę krzyżową. Żeby coś takiego tu wymyśleć. Jest stromo trochę do góry. Ale po to się tu wchodzi właśnie. Żeby dotlenić dla zdrowia i z góry będzie fajny widok. Który zaraz pokażę. Oświetlone widać w nocy. Zamknięte wiadomo. No i co, ale ładny dom. Dach jednokolorowy. Góry, pasmo doliny. Całe wszystkie pola, jakie mamy, wszędzie widać winogron, pole uprawne. Raj winiarski, jesteśmy w takim miejscu. Jechaliśmy 100 km i tylko wszędzie pola, pola, pola winogronu. I dąbki hobbitów się znajdą tam. Tu jest nazwiska ulicy. Nazwy. Tam u góry żeśmy byli na tym. Kaplica, tam jest droga krzyżowa, dąbki. A tu jest parking darmowy. Praktycznie tu wszędzie można przycupnąć, jak jest miejsce. Ale tu ładny domeczek, o tak, tu jami zategowany. I zaraz tu między mieszkańcy mają fajnie, bo przez okno z drugiej strony i już tam widać pole z domkami. Pieski szczekają, nic ciekawego tutaj więcej nie widać. Ale tam widzą w centrum. No to nie wiem. Co to może być w centrum? Sklepi nic więcej. A my pijemy kawę, coś zjemy. Naprawdę tutaj nawet jakbym chciał, to nie przeczytam. Nie będę łamał języka. I tak to tu wygląda. Nie ma nikogo. Otwieramy auto. Kawka.